to jaki powinniśmy zabrać głos w kwestii na przykład żądań zwrotu mienia bezspadkowego? Nie rozumiem. Co ma do tego Unia Europejska? No przecież Unia jest, jesteśmy w Unii, a no. Unia zajmuje w wielu kwestiach sprawy istotne dla Polski. My również dla Unii. My nie jesteśmy przedmiotem, to nie jesteśmy podmiotem. Jesteśmy również podmiotem bardzo istotnym. Tak, ale, ja wracam do tego pytania. Jak Polska powinna się zachować w tej sytuacji? Jakie powinna zająć stanowisko i czy może liczyć na wsparcie Unii? My jesteśmy częścią Unii, my jesteśmy Unią. Więc jakie to stanowisko? Proszę? No takie... W sprawie tych żądań bezspadkowych. Czyich? Żydowskich. A pan jest antysemitą, to gratuluję. Ja zadałem panu pytanie, z czego pan to kompromituje? Ucieka pan.